No dobra, to lecimy dalej. Teraz troszeczkę już lżej, bardziej przyziemnie. Skupimy się na przyjemniejszych tematach, mniej stresujących. I pogadamy sobie o tworzeniu fabuł. Jak to robić, z czym to się je. No więc za czy najmniej. Więc tak, w dzisiejszych czasach, jak wiecie doskonale, gry komputerowe może tworzyć każdy i gry komputerowe mogą być tworzone dla każdego. I też gry stały się czymś więcej niż czystą rozrywką i czystą rozgrywką. Są też fajnym wehikułem do opowiadania przeróżnych historii. I wraz z tym, jak twórcy i firmy się rozwijają, tak i te historie są coraz bardziej skomplikowane, coraz ciekawsze, coraz głębsze. Mogą poruszać najróżniejsze tematy, również życiowe, tak jak rodzina, przyjaźń, miłość, strata i tak dalej, i tak dalej. Jako twórcy gier nie tylko możemy teraz dostarczać rozrywkę naszym graczom, ale też możemy dostarczać im przeżycia. Możemy poprzez nasze historie powodować u nich śmiech. Możemy u naszych graczy powodować też płacz. I to nie tylko dlatego, że nasza gra jest tak tragicznie kiepska, ale po prostu dlatego, że nasza historia chwyta za serce. Pomyślcie sobie o tym, czy takie gry jak na przykład Wiedźmin byłyby tak fajne, gdyby nie naprawdę fajnie skonstruowana, głęboka i ciekawa fabuła. No to byłby taki symulator konia właściwie, bez tej otoczki fabularnej. A od symulatorów mamy w naszym kraju inne firmy, akurat niech one się tym zajmują, dobrze im to wychodzi. Czy Papers, Please bez całej otoczki dylematów moralnych odniósłby taki sukces, gdyby był tylko symulatorem przybijania pieczątek na dokumentach? Nie sądzę. Czy This War of Mine tak bardzo zapadłoby graczom w pamięć, gdyby nie ten cały system właściwie takiego w tym przypadku samodzielnego tworzenia sobie fabuły, tak? Bo tutaj ta fabuła nie była narzucona nam zewnętrznie przez twórców, a bardziej wynikała z tego, co my jako gracz robiliśmy. To my, grając w This War of Mine, tworzyliśmy sobie w głowie jakąś historię naszych postaci, wydarzeń i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście no, nie wszystkie gry potrzebują tej fabuły, nie ma co się oszukiwać, są takie, które radzą sobie całkiem świetnie bez otoczki fabularnej, ale nawet różne małe gry mobilne często korzystają z różnych elementów fabularnych, aby uspójnić świat, w którym rozgrywa się gra. Na przykład taki Jetpack Joyride to jest zwykły runner, nie zbyt głęboki, ale z fajnym gameplayem, ale posiada jakąś tam otoczkę fabularną, która tłumaczy, dlaczego my właściwie biegamy po jakimś laboratorium, zabijamy naukowców i biegamy w jakiś mech. Mamy jetpack. I też ta otoczka fabularna miała wpływ na art style tej gry. Mamy taką grę jak Portal. Na pewno wszyscy Portala znają, zapewne większość, jak nie wszyscy Portala również uwielbiają. A czy pamiętacie taką grę jak Narbacular? Ktoś zna? Kojarzy? O, super. Są cztery osoby na sali, które kojarzą ten grę. No więc Narbacular Drop to jest gra z portalami. Ta sama mechanika co Portal, ba nawet stworzona przez tych samych twórców, bo ci studenci, którzy stworzyli Narbacular Drop, potem zostali wchłonięci przez Valve i razem z Valve'em stworzyli grę Portal. O jednej grze świat zapomniał, druga gra stała się tytułem kultowym. Dlaczego? No między innymi przez to, że świat fabularny tej gry był bardzo spójny i nakierował też całą otoczkę rozgrywki i gameplayu. Dalej, czy w Mass Effect'cie pamiętamy, co się działo w piątej misji na planecie trzeciej w kolejności? Coś tam? Czy bardziej pamiętamy, o czym żeśmy rozmawiali z naszą załogą i z kim mieliśmy romans? Czy w Bioshocku pamiętacie bardziej, jakie skille posiadaliście przechodząc przez kolejne levele, czy bardziej zapadł wam w pamięć ten bardzo brutalny plot twist, który rozgrywa się w 3/4 gry. Ba, nawet takie gry jak Fortnite mają jakieś tam elementy fabularne, ostatnio nawet tam się skończył świat, bodajże. Więc ta fabuła jest wszędzie w dzisiejszych czasach i jest to coś, czego gracze zaczynają po prostu od nas jako twórców oczekiwać. I no, nie oczekują też byle jakiej fabuły, oczekują ciekawej fabuły, takiej, która da im trochę do myślenia. To troszeczkę też doprowadziło, że w ostatnich czasach powstał w pewnym sensie nowy kierunek tworzenia gier, chociaż to jest troszeczkę
ewolucja starych gier przygodowych. Mianowicie są to gry, gdzie główną mechaniką gameplayową jest interakcja z fabułą. Taką grą jest Oxenfree, gdzie właściwie przemierzamy sobie świat gry, rozwiązujemy jakieś proste zadania, ale cały czas musimy prowadzić dialogi z różnymi postaciami, wybierając opcje dialogowe, które prowadzą nas do troszeczkę innych wymian między tymi postaciami. To wciąga. I to jest fajne, do tego jest jeszcze dołożona naprawdę fajna, ciekawa fabuła, która zahacza o akcenty nostalgiczne, które trafiają do dużej gamy graczy. Mamy Life is Strange, które, jak wiecie, odniosło sukcesa, które poruszało bardzo, bardzo głębokie, różnorodne tematy. Mamy taką grę jak Firewatch, gdzie znowu główną mechaniką, która sprzedała tę grę, była mechaniką radia, gdzie poprzez radio mogliśmy komunikować się z osobą oddaloną od nas o kilometry i po prostu prowadzić z tą osobą rozmowę. I to robiło całą grę. Nie chodzenie po tym całym obszarze dosyć sporym, tylko właśnie te interakcje z takim naszym niewidocznym przyjacielem po drugiej stronie walkie-talkie. No, też jako taki przykład Nights in the Woods, bardzo fajna gra. Znowu kolejny przykład po prostu gry, gdzie głównym elementem gameplayowym jest właśnie interakcja z fabułą. Więc w dzisiejszych czasach, myśląc o grze, nie możemy tylko myśleć o grze jako połączenie rozgrywki, artu, dźwięku, muzyki i oprogramowania. Musimy też bardzo poważnie i szeroko myśleć o szóstym elemencie, który jest składową gier, mianowicie o fabule. I teraz taka kwestia. Z fabułą też trzeba ostrożnie, bo bardzo często zdarza się tak, że wszyscy myślą, a story to może napisać każdy, damy to jakiemuś tam programiście do napisania, będzie super. No nie. Czy każda osoba zrobi fajny art do gry? Czy każda osoba w naszym zespole napisze sensowny silnik do gry? Czy każda osoba zdesignuje fajny gameplay? No nie. Dlaczego więc uważamy, że każda osoba jest w stanie napisać fajną fabułę? Tak samo jak do artu, programowania, designu, do tworzenia fabuły potrzebujemy profesjonalistów i to głównie z tego względu, że jakby tworzenie fabuły jest też sztuką, jest dziedziną wiedzy, która posiada bardzo, bardzo duże zasoby wiedzy teoretycznej i różnych metod tworzenia fabuły. Nie jest to rzecz, którą po prostu intuicyjnie się robi od A do Z i jest fajnie, tylko naprawdę, żeby stworzyć fajną i ciekawą fabułę, trzeba do tego przysiąść, przemyśleć i najlepiej posiłkować się szeroką gamą różnych dostępnych metod, narzędzi oraz teorii storytellingu. Tak więc, czy naszą grą jest tylko gameplay? No nie. W dzisiejszych czasach jest to gameplay i story i warto mieć to na uwadze. Takie połączenie tworzy nam taką podwójną helisę game designu. Wtedy naprawdę mamy szansę stworzyć coś unikalnego, a jak wiecie, tych gier wychodzi bardzo dużo ostatnimi czasy, więc tym bardziej, czym się bardziej wyróżnimy spośród tłumu z naszą produkcją, tym lepiej dla nas i potem dla naszej sprzedaży gry. Więc tak, wracając jeszcze do tej mojej historii, tutaj powinienem jeszcze dodać do tego jedną dodatkową informację, no bo właściwie czemu ja, producent, designer, mówię o storytellingu? No z tego też względu, że miałem troszeczkę doświadczenia w tworzeniu fabuł do gier i na początku robiłem to intuicyjnie, na czuja, jakoś to się tam udawało. Potem zacząłem się uczyć coraz większej ilości teorii i zacząłem robić to lepiej i lepiej i lepiej. No i także przy nowej grze Vine Monarch będę również pełnił rolę story directora. I chciałem się po prostu z wami podzielić też tym, czego ja się nauczyłem przez te wszystkie lata pracy nad storytellingiem i mam nadzieję pomóc wam w tworzeniu własnych fajnych fabuł do gier. A o czym będziemy dzisiaj gadać? No zaczniemy od podstaw, czyli od struktury trójaktowej, która pewnie już wszyscy macie tego dość. Mam nadzieję, że macie tego dość, już macie to wszystko w małym palcu, a jak nie, to zrobimy sobie szybki refreshment course. Dlaczego jest to istotne? No dlatego, że potem przejdziemy do ciekawszych tematów, czyli bardziej intuicyjnych, szczególnie dla początkujących writerów modeli tworzenia fabuł, które też jakoś tam wiążą się z naszą trójaktówką, więc bez niej troszeczkę będzie ciężko zrozumieć nam, dlaczego one są skuteczne. Potem porozmawiamy sobie o planowaniu fabuły krok po kroku i na końcu też sprzedam wam parę takich ciekawostek, parę trików, między innymi będzie to właśnie cztery sposoby na zakończenie sceny czy rozdziału, jeżeli mówimy na przykład o książce i też o tworzeniu
emocjonalnych roller coasterów naszej fabuły. Are you ready? Lecimy? Super, dobra. Ale wszyscy jesteśmy excited po prostu. Sobota rano, nie? Tak, człowiek mógł spać, a tutaj jakieś wykłady, prelekcje, akademie. Matko Boska. A mnie jeszcze podkusiło, żeby zrobić dwie. Ja tak naprawdę robię w zastępstwie za Artura Gańszyńca, który miał poprowadzić tą część storytellingową, więc wyjątkowo wpakowałem się jakby w dwie prelekcje. No ale... Co? Oj, dobra, tam tajemnica. Niech Artur trochę czuje tak jakby presję na sobie i poczuje trochę tego stresu, o którym żeśmy rozmawiali wcześniej. No. Właśnie, Artur śpi, a my tu jesteśmy, tak? No. Dobra, przejdźmy do konkretów. Zacznijmy od tej trójaktówki i miejmy ją już z głowy. Struktura trójaktowa wygląda tak. Dziękuję, przechodzimy dalej. Nie no. Przejdźmy teraz krok po kroku, tak? Po kolei przez te wszystkie punkty, czyli czym są te wszystkie poszczególne akty, co się w tych aktach dzieje, czym jest incydent, czym jest reakcja, czym jest pierwszy punkt zwrotny, czym jest kryzys, drugi punkt zwrotny, climax i resolution. Zrobimy to na przykładzie. Mam nadzieję, że zrobimy to sprawnie, krótko i mam nadzieję, że będzie to dla Was w miarę zrozumiałe. Zrobimy to na przykładzie jednej z gier, przy których pracowałem, mianowicie Dr. Kers, część pierwsza. No więc lećmy, jak wyglądała fabuła w tej grze. Akt pierwszy to jest taki setup, czyli to jest wprowadzenie do naszej fabuły. I lecąc po kolei, po krokach, o których musimy pomyśleć w akcie pierwszym. Na początku zaczynamy od startu, czyli od pokazania tak zwanej normalności. I co to oznacza? Przedstawiamy naszego protagonistę i pokazujemy, jak wygląda codzienna rutyna tego protagonisty. Jak wygląda życie tego protagonisty, kim on, ona jest, co robi, czym się zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Więc na przykładzie dr Kers, jak to będzie wyglądało. Dr Amy Kers świeżo po studiach wraca do swojego rodzinnego miasta i zaczyna pracować w klinice swojego dziadka. I pracuje tam codziennie, pomagając zwierzętom, ale jej marzeniem jest praca w dużej klinice, prestiżowej klinice w wielkim mieście, bo wierzy, że w ten sposób będzie w stanie pomagać większej ilości zwierzętom i naprawdę robić taki meaningful work. To jest nasze wprowadzenie i nasze pokazanie takiej normalności, rutyny tej postaci. Potem mamy coś takiego jak incydent. I incydent polega na tym, że jest to przerwanie tej codziennej rutyny i wprowadzenie do niej takiego disturbance. I znowu zapomniałem, jakie jest polskie słowo. Jak jest disturbance po polsku? Zakłócenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Jesteście dla mnie super supportem dzisiaj, naprawdę. Więc wprowadzamy zakłócenie do codziennej rutyny naszej głównej postaci, co powoduje, że ta postać nagle znajduje się poza swoją strefą komfortu. I na przykładzie, co to oznacza dla naszej pani doktor. Amy dostaje propozycję pracy, a właściwie rozmowę o pracę w dużym mieście, w dużej klinice w Nowym Jorku, ale ma przekonanie, że ta rozmowa nie poszła jej najlepiej, a ponadto dowiaduje się, że jej dziadek planuje przejść na emeryturę, co będzie oznaczało realnie, że klinika się zamknie, chyba że Amy przejmie tą klinikę i realnie stanie się jej szefem. Amy jest tą wiadomością załamana, bo psuje jej to całkowicie marzenia i plany życiowe. Potem mamy reakcję naszej postaci na incydent, więc w tej reakcji pokazujemy, w jaki sposób nasz protagonista sobie chce poradzić z tym incydentem, z tym, jak to było, disturbance? Zakłóceniem. Dziękuję, zakłóceniem. I próbuje wymyślić, co robić dalej. Więc na przykładzie Amy zawsze marzyła o tym, żeby pracować w dużej klinice, ale teraz zdaje sobie sprawę, że może być zmuszona zapomnieć o tym marzeniu i po prostu przejąć biznes dziadka. Jest tym faktem przerażona, bo boi się odpowiedzialności, czuje, że nie jest na to gotowa. No i nie za bardzo chce to też zrobić. No i mamy potem punkt zwrotny, który ma zmienić troszeczkę status quo i tą rutynę naszej postaci i wrzucić ją w zupełnie nowy świat, w zupełnie nowy obszar, w którym będzie musiała się na nowo odnaleźć i zdefiniować to, kim jest. I ten punkt zwrotny to przeważnie powinna być taka niespodzianka, która zamienia się potem w kolejną przeszkodę albo w kolejną serię przeszkód.
No i tutaj nasza protagonistka, czy nasz protagonista podejmują decyzję, która prowadzi ich do spełnienia pewnego celu. W tym przypadku będzie to w kierunku spełnienia marzenia jakiegoś, ale no, rzeczy będą się z czasem coraz bardziej komplikowały. I na przykładzie tutaj dr Kers, Amy dostaje pracę w Nowym Jorku, w dużej klinice i po długich rozmowach z rodziną, z przyjaciółmi i też z ich supportem decyduje, że jednak przyjmie tą propozycję pracy, więc wyjeżdża ze swojego rodzinnego miasta, zostawiając wszystko, co znała do tej pory za sobą. Czyli wkracza całkowicie w sferę nieznaną i w nowy świat, w nową atmosferę, w nowe otoczenie, w którym będzie musiała na nowo się odnaleźć. I tak kończymy akt pierwszy. Akt drugi jest rozwinięciem naszej fabuły, no i takim momentem, gdzie nasz bohater musi zmierzyć się z jakimś celem, który sobie ustawił. W filmach marvelowskich tym celem będzie: o, mamy głównego złego, który chce zniszczyć świat, więc naszym celem w drugim akcie będzie pokonać tego głównego złego. No i drugi akt głównie składać się będzie z serii przeszkód, które będziemy stawiać na drodze naszej bohaterki. Tworzenie fabuły nie polega na tym, żeby pokazać jakby drogę od A do Z tego, w jaki sposób nasza postać osiągnie jakiś cel, tylko bardziej będziemy chcieli pokazać, jakie przeszkody napotka na swojej drodze do osiągnięcia danego celu. Bo to jest po prostu ciekawsze. Fajniej jest patrzeć, jak nasze postaci zmagają się z problemami i znajdują na te problemy rozwiązania. No więc w drugim akcie będziemy mieli bardzo dużo różnych komplikacji, dużo przeszkód, bardzo dużo różnych zaskoczeń. Będzie też miejsce na różne wątki poboczne, które będą dopełniały naszą fabułę. No i tutaj podczas całego tego drugiego aktu nasz bohater będzie powolutku zbliżał się do spełnienia jakiegoś tam głównego celu, który sobie przyjął. Na przykładzie Amy. Amy no, znajduje się w nowym otoczeniu, w nowej pracy, w nowym mieście, nie ma żadnych znajomych, żadnych przyjaciół, żadnej rodziny tam, żadnego wsparcia i pracując w klinice, co jest dla niej bardzo dużym zaskoczeniem, bo myślała, że o, będę sobie leczyć zwierzaczki i będzie super, a okazuje się, że tak naprawdę zaczyna na samym dole całej hierarchii w klinice i zajmuje się najbardziej gównianymi taskami, czyli tak naprawdę zajmuje się bardziej strzyżeniem piesków, kotków, czesaniem ich. Jest taką kosmetyczką dla zwierząt, bo to jest duża klinika, która lubi zarabiać, a że ma bogatych klientów, to ci klienci chcą, żeby ich zwierzaczki wyglądały przepięknie. Dodatkowo ma przełożonego, który jej nie lubi, który jej nie szanuje, więc ten cały jej sen o leczeniu zwierząt i o super pracy w dużym mieście, w dużej klinice nagle zaczyna się rozsypywać. Ale Amy jakoś sobie zaczyna radzić z tym. Powolutku nawiązuje jakąś tam nić porozumienia z przełożonym Jackiem. On ją zaczyna szanować, ona też zaczyna udowadniać, że potrafi być dobrym lekarzem. Troszeczkę awansuje w górę, więc zaczyna też pracować na ostrym dyżurze, gdzie już faktycznie zaczyna leczyć zwierzęta i też podejmuje się wolontariatu w schronisku dla zwierząt. Dodatkowo poznaje też chłopaka, Jaspera, więc powolutku zaczyna sobie układać jakoś życie. Między innymi Amy ratuje życie psa policyjnego, też troszeczkę idąc wbrew temu, czego oczekiwała od niej klinika. Ratuje kotka, który został porzucony przy drodze. Generalnie zaczyna się przyzwyczajać do życia w mieście. Ale powolutku zaczyna też czuć, że ją to wszystko męczy. To wszystko wciąż nie jest tym, czym sobie wyobrażała. Tak? Na każdym kroku są przeszkody, na każdym kroku jest papierologia, na każdym kroku są jakieś obostrzenia, wymagania szefów kliniki. I tak zaczyna czuć, że coraz mniej tak naprawdę, coraz mniej zajmuje się leczeniem zwierząt, a coraz bardziej zajmuje się jakimś pierdołaniem. I w końcu doprowadzamy naszą postać poprzez tą serię różnych przeszkód, problemów, do punktu kryzysowego. Chcemy doprowadzić naszą postać do totalnej depresji, do totalnego załamania. Chcemy złamać całkowicie wszelkie marzenia naszej postaci, chcemy złamać wszelkie cele naszej postaci,
Chcemy po prostu doprowadzić naszą postać do kompletnego i całkowitego fejla. W filmach marvelowskich będzie to moment, kiedy nasi bohaterowie po raz pierwszy zmierzą się z głównym złym i tę walkę przegrają. Często kończy się to jakąś śmiercią jakiegoś bohatera i tak dalej, czyli generalnie jest porażka, depresja, nic się nie uda. No i na przykładzie Amy. Amy zaczyna zdawać sobie sprawę, że ta cała praca i wycieczka do Nowego Jorku nie za bardzo miała sens, że klinika jest skorumpowana, że zależy jej tylko na kasie, a nie tak naprawdę na leczeniu zwierząt, że jej chłopak Jasper jest kompletnym dupkiem, a jego rodzina jest jeszcze gorsza. No i nagle też takim punktem zwrotnym dla Amy jest to, że ona też oczywiście czuje się coraz bardziej pewna jako lekarz, ale nagle odnosi pierwszą w swoim życiu taką porażkę bardzo poważną, mianowicie kotek, którego kiedyś tam uratowała wcześniej, jest chory i mimo jej prób uratowania jego życia, ten kotek po prostu umiera. I wtedy nagle Amy zdaje sobie sprawę z tego, że znalazła się i w miejscu, i w sytuacji, w której nie chce być. Obwinia siebie, że nie dała rady, że jest not good enough, ma impostor syndrom, hello, ma dużo skilli, ale uważa, że nie za bardzo. No i żeby jeszcze wszystko pogorszyć, jej chłopak Jasper ma totalnie w dupie jej pracę i stwierdza, że ten moment śmierci jej kotka, ten moment porażki w pracy jest najlepszym momentem, żeby oświadczyć się dziewczynie przy jego rodzicach. No i wtedy Amy stwierdza, że dość, że stała się osobą, którą nie chciała być, że jest w miejscu, w którym nigdy nie chciała się znaleźć i zaczyna robić rzeczy, o które nigdy by siebie nie podejrzewała. Załamana, zawiedziona, zdaje sobie sprawę z tego, że jej sny były po prostu czymś niemożliwym do osiągnięcia i po prostu ucieka i wraca do domu. I na tym kończymy akt drugi, w takim najgorszym momencie dla postaci. Akt trzeci z kolei jest już kierunkiem do wygrania bitwy, do spełnienia jakichś celów. Nasza postać na nowo odnajdzie cel w życiu i już znajdzie sposób, żeby osiągnąć to, co zawsze od początku chciała osiągnąć. Jest to też moment, kiedy zamykamy naszą fabułę, robimy jakiś epilog i po prostu kończymy wszystkie wątki. Więc zaczynamy od tego, że setupem naszego aktu trzeciego jest to, że nasz bohater, nasza bohaterka zostali całkowicie pokonani. Nie ma żadnej nadziei na to, że będzie lepiej. Nie ma już nic do zrobienia, nie ma już nic do zyskania, jest po prostu deprecha, porażka i lepiej dać sobie spokój ze wszystkim. Dodatkowo przy okazji często inne postaci też płacą jakąś cenę przy okazji tego kryzysu naszego głównego bohatera. Inni bohaterowie mogą też umrzeć przy tej okazji, jeżeli mamy jakieś starcie w filmach marvelowskich z głównym złym. Ale na przykładzie Amy setupem trzeciego aktu będzie to, że Amy wraca do domu, pokonana i oczywiście ma dużo pomocy i supportu ze strony rodziny, ale wciąż ma poczucie, że wszystko zaprzepaściła i że nigdy nie osiągnie swoich marzeń i celów życiowych. Nie ma pojęcia, co robić dalej, jest zagubiona i nie wierzy w swoje umiejętności i w to, że jest sens i jest w stanie być dobrym weterynarzem. Potem wprowadzamy troszeczkę nadziei, którą pokazujemy naszym bohaterom. I ta nadzieja przeważnie jest pokazywana przez jakąś nową zewnętrzną postać albo inną postać, która gdzieś się wcześniej przewijała. Generalnie ktoś musi pokazać naszemu protagoniście, że nie wszystko jest stracone, że gdzieś jest jednak nadzieja, że jednak wszystko jest ok i wciąż możemy wyjść na prostą. I w przypadku Amy znowu pracując z powrotem w klinice swojego dziadka, zdaje sobie sprawę z tego, jak dużo dobra zrobiła na samym początku naszej fabuły, kiedy jeszcze pracowała w klinice dziadka, bo przypomina sobie tak o tym, że uratowała przecież króliczka pewnego dziecka, tak, bo to dziecko wraca i dziękuję, jest super. Uratowała psa swojej byłej nauczycielki i ponownie tak patrząc wstecz na to, co osiągnęła, zaczyna znowu wierzyć w siebie, że jednak może jest w stanie spełnić swoje marzenia i dalej być po prostu dobrym weterynarzem. Ale co zrobić dalej? I wtedy doprowadzamy naszą postać do punktu kulminacyjnego. O, the lowest point, to nie powinno być the lowest point. Troszkę mi się źle przekrywało. W każdym razie w punkcie kulminacyjnym
nasz protagonista w końcu osiągasz swój cel, mierzy się raz jeszcze ze wszystkimi swoimi obawami, ze wszystkimi swoimi celami, ale tym razem mając nowe spojrzenie na całą sytuację i nowy kontekst, wokół którego może sobie ułożyć po prostu dalsze kroki działania, nasz bohater czy nasza bohaterka odnosi zwycięstwo. I na przykładzie Amy wygląda to tak, że w momencie, kiedy dziadek już przygotowuje się do przejścia na emeryturę, Amy po raz kolejny ma do podjęcia wybór, czy przejąć klinikę dziadka i zostać tam głównym weterynarzem. I nagle zdaje sobie sprawę, że jej snem wcale nie była praca w dużej klinice, w dużym mieście, tylko jej sen to było coś o wiele prostszego, jej marzenie. To było po prostu pomaganie zwierzętom. I zdaje sobie sprawę, że pomagać zwierzętom może wszędzie. Nawet w małym, rodzinnym miasteczku. Więc Amy w końcu podejmuje tę decyzję, którą powinna była podjąć na samym początku fabuły, czyli postanawia przejąć rodzinny biznes i przejąć klinikę. No i na końcu robimy krótki epilog, czyli pokazujemy, co tam dalej się zdarzyło, jak wygląda nowa rutyna naszej głównej postaci, czyli też pokazujemy, w jaki sposób życie tej postaci się zmieniło, bo chcemy pokazać przemianę naszego bohatera w jakiś sposób. No i na przykładzie Amy będzie to coś takiego, że po tej imprezie przejścia na emeryturę dziadka, Amy zaczyna nowy dzień już jako szef kliniki, znowu jako lekarz z dużą ilością nowego doświadczenia i z dużą ekscytacją przyjmuje swojego pierwszego pacjenta i żyła długo, długo szczęśliwie. Tak więc tak pokrótce wygląda cała ta struktura na przykładzie Dr. Cares. A jakbyśmy dodali jeszcze coś takiego jak podróż bohatera, to możecie zobaczyć, jak wygląda emocjonalna podróż naszej bohaterki w kontekście trójaktówki. Generalnie wszystko rośnie, 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 rośnie nam do momentu tego kryzysu, gdzie wtedy postać wpada na depresję, podnosi się na nogi i z nową ilością informacji, z nowym kontekstem jest w stanie w końcu zawalczyć o swoje i osiągnąć to, co chciała osiągnąć od samego początku. Ale bądźmy szczerzy, trójaktówka nie jest najbardziej intuicyjnym narzędziem, w szczególności dla początkujących writerów. Jest dużo takich kroków, o których trzeba sobie pomyśleć, które gdzieś tam sobie trzeba ułożyć. I oczywiście z praktyką jest to coraz prostsze, ale jest parę narzędzi, które możemy sobie użyć, które łatwiej pozwolą nam ułożyć naszą fabułę w odpowiedni sposób, tak żeby zwrócić uwagę na wszystkie te punkty zwrotne, które powinny wydarzyć się w fabule oraz też na przemianę bohatera. Więc o dwóch takich rzeczach chciałbym wam opowiedzieć. Pierwszą z nich jest story spine, a drugą jest story embryo. Zacznijmy od story spine. Story spine jest narzędziem, z którego korzysta Pixar przy tworzeniu własnych filmów i wygląda to mniej więcej tak. Mamy kilka zdań do wypełnienia. Dawno, dawno temu i każdego dnia, aż pewnego dnia i przez to wydarzy się coś tam i przez to wydarzy się coś tam i przez to wydarzy się coś tam, aż w końcu i od tamtej pory, a morał tej historii to. I teraz mając taki szablon, możemy sobie wypełnić te 9 zdań i ułożyć sobie po prostu w prostszy sposób, bardziej intuicyjny naszą fabułę. Więc na przykładzie Dr. Cares, jakby to mogło wyglądać. Zobaczmy. Stłuszmy sobie taki story spine dla naszej pani weterynarz. Dawno, dawno temu była sobie Amy, która pracowała w małej, starej klinice, która należała do jej dziadka. I każdego dnia marzyła o tym, żeby pracować w dużym mieście, dużej, prestiżowej klinice, bo wierzyła, że w ten sposób będzie mogła lepiej pomagać zwierzętom w potrzebie. Aż pewnego dnia dostaje szansę życia na spełnienie swoich marzeń i dostaje pracę, o której zawsze marzyła, pracę w Nowym Jorku. I przez to
decyduje się na opuszczenie swojego rodzinnego miasta i zostawia swoje dotychczasowe życie za sobą. A to z kolei powoduje, że trafia do pracy, no, która jest troszkę inna niż to, czego oczekiwała. Męczy się w niej, robiąc bardzo, bardzo takie poniżające nawet troszeczkę zadania. I przez to coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że jej sen o pracy w dużym mieście, w dużej klinice, no nie do końca był tym, czym jej się wydawał. Zdaje sobie sprawę tego, że ta duża klinika myśli tylko o kasie, a nie o tym, żeby pomagać zwierzętom. Aż pewnego dnia, gdy już ma naprawdę tego wszystkiego dość, zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to, czego chciała, to nie była praca w dużej klinice, tylko po prostu pomaganie chorym zwierzętom w potrzebie, więc wraca do domu. I od tamtej pory przejmuje swoją rodzinną klinikę i pracuje sobie jako weterynarz szczęśliwa powsze czas. A morał tej historii jest taki, że nie każde złoto, co się świeci. Proste, bardziej intuicyjne i szybsze przede wszystkim. A też, jak spojrzymy na to, pozwala nam ułożyć wszystkie punkty zwrotne w odpowiedniej kolejności. Jak sobie spojrzymy na to story spine z powrotem w tej podstawowej strukturze, możemy to bardzo łatwo podzielić na 3 akty. A wygląda to w ten sposób. Z jedną uwagą, że nigdy na końcu historii nie mówimy wprost, jaki był jej morał. Ten morał powinien być dla naszego odbiorcy w miarę wyczuwalny, ale no nie powinien być powiedziany. Drugą metodą jest story embryo i to jest bardzo fajna struktura storytellingowa wymyślona przez takiego człowieka jak Dan Harmon. Wiecie, kim jest Dan Harmon? Nie wiecie naprawdę? A znacie takie seriale? Super. No właśnie, Dan Harmon jest twórcą m.in. Community, Ricka i Mortiego i ten człowiek wymyślił bardzo, bardzo fajną strukturę storytellingową, którą nazwał story embryo, a wygląda ona tak. Nie da się tego totalnie rozczytać, więc pozwólcie, że przepiszę wam to w sposób lepszy i ładniejszy. Struktura składa się z 8 punktów, które po prostu trzeba po kolei wypełnić, a które znowu, podobnie jak Story Spine, stworzą nam cały ark fabularny od początku do końca, taki, który będzie brał pod uwagę wszystkie punkty zwrotne, na które musimy zwrócić uwagę. Więc po kolei. Postać jest w strefie komfortu, ale czegoś chce. Więc wchodzą w sytuację dla nich nieznaną, obcą, nową. Dostosowują się do tej sytuacji, dostają to, czego chcieli, płacą za to bardzo, bardzo, bardzo dużą cenę, po czym wracają do poprzedniej, dobrze sobie znanej sytuacji, ale odmienieni. No i spróbujmy to sobie wypełnić znowu na przykładzie naszej dr Amy. Zaczynając od pierwszego punktu. Postać jest w strefie komfortu. No to lecimy. Amy pracuje w klinice swojego dziadka, gdzie realnie robi dobrą robotę jako weterynarz. Ale czegoś chce. Amy chce mieć pracę w dużej, prestiżowej klinice, która znajduje się w Nowym Jorku. Wierzy, że to pozwoli jej pomagać większej ilości zwierząt w potrzebie. Więc co dalej? Amy opuszcza swoje rodzinne miasto, podróżuje do Nowego Jorku, aby rozpocząć nowe życie i nową pracę. Niestety ta praca no, nie jest tym, co sobie wyobrażała. Dostaje słabe taski do wykonywania i zaczyna od samego dołu drabinki. Co dalej? Adaptuje się do tego. Amy znajduje wiele sposobów, aby udowodnić swoją wartość, awansuje i zaczyna robić prawdziwą pracę weterynaryjną w klinice. Dodatkowo zaczyna pracować w schronisku dla zwierząt. Dostaje to, czego chciała. Jak najbardziej. Amy spełnia swoje marzenie pracowania w dużej klinice, ale też zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że ta klinika bardziej przejmuje się zarabianiem pieniędzy, a mniej pomaganiem zwierzętom. I żeby tam dalej pracować, no będzie musiała się dostosować do takiego, a nie innego punktu widzenia.
Więc Amy płaci bardzo dużą cenę za spełnienie swoich marzeń. Mianowicie zdaje sobie sprawę z tego, że jej praca wymarzona no jest po prostu totalnym krapem i powolutku, stopniowo traci wiarę zarówno w siebie, jak i ogólnie wiarę w całe industry weterynaryjne. Więc wraca do domu. I ponownie, tak jak poprzednio, podejmuje pracę w swojej małej klinice, która należała do jej dziadka. I tam powolutku odzyskuje wiarę w siebie i swoje umiejętności. I zaraz mi się rozładuje mak. Super. Ale na końcu tej historii jest odmieniona. Zdaje sobie już sprawę z tego, że jej fantazją nie było pracowanie w dużej klinice, a po prostu pomaganie zwierzętom. I znajduje to właśnie w tej małej, domowej, małomiasteczkowej klinice. Podobnie jak ze Story Spinem, Story Embryo możemy bardzo łatwo podzielić na trzy akty. I znowu jest to jakaś troszeczkę prostsza, bardziej intuicyjna metoda zaplanowania naszej historii. I teraz musicie mi dać 30 sekund przerwy, bo muszę podłączyć Maca do prądu, bo nie będziemy mieli dalszej części prezentacji. Dobra, lecimy dalej. Więc teraz tak, mając takie narzędzia jak trójaktówka, Story Spine, Story Embryo, w jaki sposób możemy podejść do planowania fabuły krok po kroku? Pamiętajmy, że opowiadanie historii w grach to nie tylko opowiadanie tej historii poprzez cutsceny i dialogi, też możemy bardzo dużo historii i fabuły opowiedzieć poprzez lokacje i wygląd tych lokacji, poprzez design naszych postaci, a także poprzez muzykę i dźwięk. Na przykład w Dr. Cares mieliśmy kilka piosenek specjalnie nagranych do bardziej dramatycznych scen, żeby jeszcze bardziej podkreślić ich wydźwięk i przekazać fabułę w taki, a nie inny sposób, jaki sobie wymarzyliśmy. Więc tak, przechodząc już do konkretów. Step by step planning, jak to może wyglądać? Oczywiście lecimy od ogółu do szczegółu. Więc na początku warto by sobie zweryfikować, jakie jest takie główne założenie i główny pomysł na naszą grę. Czego ta gra ma dotyczyć? Bo to też wpłynie na to, jaką historię będziemy opowiadać. Dalej warto zdecydować, jaka jest główna tematyka naszej opowiadanej historii. Jak wygląda podróż naszego bohatera? Jak wygląda przemiana naszego bohatera? Czego nasz bohater chce, a czego ten bohater tak naprawdę potrzebuje? Jak się kończy historia? Wiedząc, jak się kończy historia, warto się dowiedzieć, jak ta historia się zacznie. No i dopiero mając jakby ten taki szablon, możemy zacząć wypełniać główne punkty zwrotu, czyli jaki jest incydent, w jaki sposób postać reaguje na ten incydent, jaki jest pierwszy punkt zwrotny, jak wygląda kryzys bohatera, jaki jest drugi punkt zwrotny, jak wygląda odnalezienie nadziei bohatera, jak wygląda punkt kulminacyjny i jak wygląda epilog naszej fabuły, czyli to, co wszystkie te główne punkty, które znajdują się w naszej trójaktówce. Potem dopiero możemy przechodzić do planowania fabuły scena po scenie. Zaraz wytłumaczę, czym są story beats. A na końcu przechodzimy sobie już do pisania dialogów, pisania scen. Czyli, jak widzicie, od ogółu do szczegółu. Więc czym są story beats? Tak troszeczkę jeszcze odchodząc na bok. Jak mamy grę albo film, to jak już wiecie, zarówno fabuła gry, jak i filmów będzie składała się z aktów. Przyjmujemy, że to będą trzy akty. Chociaż wcale nie muszą to być trzy akty, może to być 5, 7, 8 i tak dalej, w zależności od tego, jaką mamy strukturę. Każdy akt dzieli się na sekwencje, czyli na przykład taką sekwencją może być ratowanie policyjnego psa. Tak? Sekwencja będzie składała się z kilku scen. Na przykład scena pierwsza, pies jest przywieziony na ostry dyżur. Scena druga, przeprowadzamy jakieś wstępne badania, rentgen, żeby dowiedzieć się, co jest psu. Scena trzecia, kłócimy się z szefostwem, jaką procedurę przyjąć przy ratowaniu życia psa. Scena czwarta, ratujemy życie psu. Scena piąta, pies się budzi, jest szczęśliwy, zdrowy i tak dalej. Tak? 5 scen, które łączą się na jedną sekwencję.
każda ze scen z kolei dzieli się na poszczególne bity, czyli poszczególne akcje, które dzieją się w danej scenie. Czyli na przykład biorąc pierwszą scenę, pies jest przywożony na ostry dyżur. Między tymi bitami może być. Amy myje sobie ręce przy zlewie, nagle otwierają się drzwi, kolejnym bitem jest, biega dwóch lekarzy, którzy na noszach wprowadzają psa do sali na ostrym dyżurze. Kolejnym bitem Amy jest zaskoczona, co się stało. Kolejnym bitem ktoś jej tłumaczy, jaka jest sytuacja, że pies został postrzelony, że trzeba go ratować i tak dalej, i tak dalej. Czyli już bity to są takie szczegółowe, krok po kroku akcje, które dzieją się w naszej scenie. No więc, wracając do naszego step-by-step planning, lecąc po kolei w takim razie na przykładzie Dr. Kers, jak takie planowanie mogłoby przebiegać. Core idea gry było oczywiście Helping Animals, czyli zarówno w gameplayu, jak i w fabule chcieliśmy pokazać i spełnić fantazję gracza, umożliwiając graczom po prostu ratować zwierzęta. Główną tematyką i głównym takim morałem naszej historii miało być, że nie każde złoto, co się świeci. Hero's Journey miała być to historia o dorastaniu, czyli nasza bohaterka świeżo po studiach miała się zmierzyć z tym, kim chce być jako dorosła osoba i poprzez całą fabułę znaleźć swój kierunek w życiu. Czego chciała na początku? Pracować w dużej klinice. A czego tak naprawdę potrzebowała przez cały czas? Po prostu pomagać zwierzętom. Jak zauważycie, ten needs bardzo, bardzo zawiera się w tym wants. Tylko, że to wants jest bardzo, bardzo niesprecyzowane. Czyli nasza bohaterka troszeczkę czuła, czego chce, ale czuła to w zły sposób. Myślała, że tak jakby pomaganie zwierząt wiąże się z pracą w dużej klinice, a tak naprawdę pomagać zwierzętom mogła wszędzie, w każdym miejscu, w każdym czasie. Jak się kończy historia? I to jest bardzo istotne, żeby o tym naprawdę ostro i głęboko pomyśleć, bo bardzo łatwo zrujnować sobie całą grę, cały film, całą książkę, cały serial po prostu złym zakończeniem. Mass Effect załatwił się bardzo złą końcówką trzeciej części. Dwa ostatnie sezony Archiwum Mix zarąbały cały serial tragicznym po prostu ostatnim odcinkiem gdzieś 11 sezonu. Dexter był fajnym serialem do momentu, kiedy nie zrobili ostatniego sezonu, który był koszmarny, a ostatni odcinek to w ogóle była jakaś parodia, porażka i w ogóle nie miało to nic wspólnego z tym, czym ten serial był przez nie wiem ile sezonów, tak? Więc trzeba naprawdę bardzo uważać i zwracać uwagę na to, jak kończymy naszą historię, bo pierwsze i ostatnie wrażenie naszego odbiorcy będzie tym, co nasz odbiorca będzie przede wszystkim pamiętał. Nieważne, ile fajnych rzeczy zdarzy się po środku, jeżeli schrzanimy zakończenie i zrobimy coś totalnie odpalonego i bezsensownego, to nikt nam tego po prostu nie wybaczy. Więc końcówka jest istotna i warto w pierwszej kolejności jak najszybciej mieć na uwadze to, w jaki sposób chcemy, żeby nasza fabuła się skończyła. My akurat wiedzieliśmy, też myśleliśmy w kierunku sequeli, że chcieliśmy, żeby na końcu części pierwszej Amy przejęła klinikę dziadka i już od kolejnej części miała własną klinikę, miała własny biznes i tak dalej, i tak dalej. Więc wiedzieliśmy bardzo, bardzo konkretnie, cośmy celowali. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jak tam dotrzeć, ale krok po kroku. Mając końcówkę, mogliśmy wymyślić początek historii i ten początek bardzo intuicyjnie, nawiązując do naszego zakończenia fabuły, stwierdziliśmy, że fajnie będzie, jak Amy już na samym początku fabuły dostanie opcję przejęcia tego biznesu, ale stwierdzi nie. Więc potem przez całą fabułę będzie musiała dorosnąć do tego, żeby za drugim razem powiedzieć tak. To tworzy nam bardzo ładną taką strukturę kolistą. Zataczamy pełen krąg, docieramy do początku historii, ale podejmujemy inną decyzję i w tej samej sytuacji, jakby już mając wiedzę, doświadczenie, podejmujemy lepszą decyzję niż wcześniej. Mając początek i koniec naszej historii, możemy przejść do rozpisywania poszczególnych punktów zwrotnych i lecimy po prostu po kolei, tak? Jaki jest incydent, jaki jest punkt zwrotny, jaki jest kryzys, jaki jest drugi punkt zwrotny. Wszystko to, co zademonstrowałem wam przy okazji przeglądu struktury trójaktowej. Potem dzielimy wszystko na poszczególne sceny, sceny dzielimy na poszczególne akcje i dopiero wtedy jest sens w ogóle siadać do pisania jakichkolwiek dialogów. Oczywiście wiadomo, że to wciąż będzie blueprintem,
tak jak gry komputerowe, tak jak i fabuła będzie z czasem się zmieniała, czasem wpadniemy na lepszy pomysł, czasem coś, co myśleliśmy, że nam zagra, nie do końca nam zagra i trzeba będzie przerobić, zmienić, ale to jest okej. Tak działa branża kreatywna, tak działają rzeczy polegające na wymyślaniu, tworzeniu czegoś. Trzeba im dać czas ewoluować i dojrzeć do jakiejś finalnej formy. No tak w ramach ciekawostki, jak skoro już żeśmy mówili o Dr. Kess, no to u nas jakby podział na te trzy akty przedstawiał się w ten sposób, że pierwsza lokacja to był cały pierwszy akt, drugi akt rozgrywał się poprzez kolejne cztery lokacje i trzeci akt to była jedna ostatnia końcowa lokacja. W ten sposób żeśmy podzielili gameplay, w ten sposób żeśmy podzielili story i zadziałało to całkiem sprawnie. Do tej pory no, ta gra była naszym właściwie największym sukcesem, jeżeli chodzi o nią. Więc tak, jak już piszemy scenę, to fajnie sobie pomyśleć, w jaki sposób chcemy każdą scenę zakończyć. I możemy zrobić to na cztery różne sposoby, odpowiadając na bardzo, bardzo proste pytanie. Kończy mi się czas. Dobra, ale już jestem na końcówce, spoko. Dam radę w te ostatnie 10 minut. Czy nasz bohater, bohaterka dostaje to, czego chciała, czego chciał? No i mamy cztery sposoby, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Pierwszym sposobem jest... zaczniemy oczywiście od kontekstu jakiegoś. Więc kontekst sobie zrobimy taki, że pies policyjny został postrzelony, Amy została poproszona o to, żeby uratować życie tego psa, nabój jest bardzo blisko serca i Amy jest przekonana, że może uratować życie tego psa, ale procedura będzie bardzo ryzykowna, no i może doprowadzić do śmierci pacjenta. Szefowie kliniki są na nie, bo jest to za duże ryzyko. Jak coś się nie uda, to po prostu prasa zjedzie klinikę, reputacja tej kliniki spadnie, więc generalnie zmuszają Amy do tego, żeby przyjęła mniej ryzykowną procedurę, nawet jeżeli długoterminowo ten pies będzie po prostu bardziej cierpiał. Tak? Można go wyleczyć albo no tak średnio go wyleczyć. No i też grożą Amy, że straci pracę, jeżeli nie dostosuje się do wytycznych od góry. Ale Amy no, jest przekonana o swojej racji i słusznie, i postanawia no, po prostu wziąć sprawę w swoje ręce i zrobić rzeczy po swojemu. Tak więc na pytanie, czy Amy osiąga to, co chciała? Pierwszą możliwością odpowiedzi na to pytanie jest tak. Ale jest to dosyć nudne. No okej, okay, no Amy podejmuje decyzję, żeby operować po swojemu, ratuje życie psa, koniec historii. Nudy. Gdzie tu jest coś ciekawego? Gdzie tu jest jakiś potencjał na dalszą fabułę, na jakieś dalsze wydarzenia? No... trochę sami siebie wrzucamy w ślepy zaułek. Więc możemy spróbować odpowiedzieć na to pytanie w ciekawszy sposób. Tak, ale... i tu już się robi ciekawiej. Tak, Amy ratuje życie psa, robiąc procedurę po swojemu, ale szefowie kliniki są na nią wściekli i Amy traci swoją wymarzoną pracę. I tu się zaczyna robić ciekawie, bo zaczynamy jako widz czy odbiorca interesować się, o kurczę, to co ona zrobi teraz, czy będzie walczyć o swoją pracę z powrotem, czy znajdzie sobie inną pracę, czy coś tam. Zaczynamy zadawać pytania, zaczynamy być zaangażowani w fabułę. Super. Trzecią opcją, aby odpowiedzieć na pytanie, czy Amy dostaje to, czego chciała, jest nie. Nie dostaje to, czego chciała. I tu na przykład, co może się wydarzyć, to jest to, że Amy walczy z szefostwem, żeby przekonać ich do wykonania procedury po swojemu i uratowania życia psa, ale szefostwo mówi nie i generalnie stwierdza, dobra, ty nie będziesz robić tej operacji, znajdziemy sobie innego lekarza, który zrobi to za ciebie. No okej, okay. Dodaje to trochę jakiejś takiej kryzysowej sytuacji, trochę jakiegoś konfliktu, ale wciąż kończy się dosyć nudno. Więc mamy opcję czwartą, że Amy nie dość, że nie dostaje tego, czego chciała i odnosi jakąś porażkę, a oprócz tego dzieje się jeszcze parę innych ciekawych rzeczy. Na przykład Amy no, postanawia operować po swojemu, ale się nie udaje. Pies umiera na stole operacyjnym. Szefowie kliniki są wściekli na Amy i ją zwalniają. A oprócz tego, dodatkowo, jeszcze zostaje pozwana nie dość, że przez policję, to jeszcze przez samą klinikę. I teraz dopiero robi się ciekawie. Co teraz Amy zrobi dalej ze swoim życiem i jak poradzi sobie z tą kryzysową sytuacją. I to jest bardzo fajna opcja, żeby budować napięcie i żeby no, tworzyć nowe przeszkody na drodze naszego bohatera. Więc jak mamy już coś wybierać, w jaki sposób kończyć nasze sceny, to albo, że nasza postać osiąga, czego chce, ale dzieje się coś
nieprzewidywalnego, albo w ogóle mieszamy ją z błotem i nie pozwalamy naszej postaci osiągnąć jej i jego celów, a dodatkowo jeszcze tworzymy jej kolejny problem, z którym musi się zmierzyć. To prowadzi nas do ostatniego bardzo krótkiego tematu, czyli do tworzenia takich emocjonalnych roller coasterów. Celem jest to, aby wywołać u naszych odbiorców bardzo intensywne przeżycia emocjonalne. Czyli chcemy ich po prostu doprowadzić do płaczu albo doprowadzić ich do histerycznego śmiechu. A jak możemy to prosto zrobić? W taki sposób, że możemy skontrastować scenę bardzo taką przekazującą jakiś szczęśliwy, fajny moment ze sceną, która będzie przekazywała bardzo smutny moment. Albo na odwrót. I na przykładzie. Tu sobie wymyślamy jakąś historyjkę już. Dziadek Amy był w wypadku samochodowym i trafił do szpitala. Amy jest z tym dziadkiem w szpitalu i czeka na jego operację, ale w międzyczasie dostaje na pagerze informację, że pies policyjny został postrzelony i Amy musi natychmiast jechać do kliniki, żeby ratować życie psa. Ale Amy nie chce opuszczać swojego dziadka, bo się o niego martwi, czy wszystko będzie ok. Dziadek przekonuje ją, jedź, załatw swoje, ratuj życie psa, wszystko będzie ok. No więc Amy jedzie do kliniki, zaczyna całą operację, napięcie jest bardzo wysokie, cała procedura jest skomplikowana, pies jest na granicy życia i śmierci i tak naprawdę w ostatniej chwili udaje się po prostu uratować to życie psa. Wszystko jest super, pies się budzi, jest zdrowy, po całej nocy naprawdę ciężkiej, wytężonej pracy. Amy jest szczęśliwa, bo osiągnęła sukces, wszyscy są szczęśliwi, jest super. I nagle Amy zdaje sobie sprawę z tego, że przez całą noc na jej wyciszonym telefonie miała z 10 nieodebranych połączeń. Oddzwania i okazuje się, że dzwonił szpital. Jej dziadek nie przeżył operacji i zmarł. I nagle małe połączenie super fajnego, takiego szczęśliwego momentu z bardzo, bardzo smutną sytuacją dla naszej bohaterki. I też jak dobrze to rozegramy, to nasi widzowie, nasi odbiorcy poczują te emocje, poczują ten emocjonalny roller coaster i zareagują w bardzo fajny dla nas sposób. A dlaczego to działa? Z bardzo prostej przyczyny. Działa to dlatego, bo chemia. Bo nasz mózg wydziela bardzo dużo różnych hormonów. Kortyzol będzie wydzielany w momentach rosnącego napięcia i w momentach akcji. Z kolei szczęśliwe, wesołe sceny będą generowały u nas zastrzyki dopaminy. Natomiast coś takiego jak oksytocyna, która robi większość roboty, pozwoli nam poczuć empatię do różnych sytuacji, które będą przeżywali nasi bohaterowie. Mieszanka tych wszystkich hormonów, tych wszystkich chemikaliów spowoduje u naszych odbiorców bardzo, bardzo intensywne przeżycia i bardzo intensywne wrażenia emocjonalne. Na tym leci Pixar w każdym po prostu filmie, w którym robią i warto mieć na uwadze, warto z tego korzystać. No. Tyle. Mam nadzieję, że ta spora, ale też bardzo skrótowa dawka informacji przyda Wam się w tworzeniu Waszych gier i w opracowywaniu ich fabuły. No jest to naprawdę czubek góry lodowej. Tak, o tworzeniu fabuł do gier i nie tylko do gier można by gadać godzinami, aspektów różnych, o których warto rozmawiać i pomyśleć jest dużo, ale mam nadzieję, że to przynajmniej da Wam jakiś taki punkt startowy do po prostu opowiadania lepszych historii. To ja dziękuję Wam bardzo za uwagę.